I się nagrywa. I się nagrywa. Tak. Czekaj, bo może ja też sobie wezmę tak troszkę, żebym nie miała. Żeby nie było jak każdą. Tak jak w telewizji. Dzień dobry. Cześć. Potrzebujemy roślinki jeszcze. Być jak w taką dużą? To, czy taką małą? Małą. O, zobacz, dawaj tą małą, proszę. Przecudne jest urody. Teraz mamy już jak w telewizji. Teraz jest jak w telewizji. Cześć. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór właśnie. Dobry wieczór. Spotykamy się tutaj dzisiaj po bardzo długim czasie nieobecności naszej na tym kanale, ale cieszymy się, że najwytrwalsi zostali z nami i wysyłają nam jednak ponaglenia i wiadomości zahaczające i proszące, wróćcie na YouTube'a, bo bardzo nam miło. Ale my naprawdę próbowałyśmy przez cały ten rok, prawda? Tak. Codziennie próbowałyśmy. Ale wiadomo, że to trzeba przejść tam wielkie kaniony. To trzeba spokojnie usiąść, się zastanowić. To nie można tak od razu tak wziąć, lecieć i nagrać. To nie działa w ten sposób. Ale jesteśmy, zebrałyśmy siły i teraz już prawdopodobnie przez jakieś 3 miesiące będziemy co miesiąc, a potem się zobaczy. Nie no, mamy ambicje, że będziemy co miesiąc przychodzić tutaj do Was i opowiadać Wam o naszych zapowiedziach. Kończymy z podsumowaniami, bo tak jakoś wyszło, że musimy coś zmienić. Wrzesień to też dobry czas na zmiany, miały być zapowiedzi września, jest dzisiaj połowa 15, ale jest mobilizacja, więc to już jest dobry timing chyba. Tylko pamiętajcie, żeby zostawiać nam wiadomości, komentarze, jakieś tego typu rzeczy, żeby wiecie tak huchać na ten nikły ogień naszej mobilizacji i może jakoś razem to podtrzymamy. Dokładnie. Więc jak już tak tytułem wstępu... Co mówię, jest. Tak, no ale to prawda, bo tak nam się będzie jeszcze bardziej chciało, a to dobrze. Się trochę będzie nam się chciało. Trochę bardziej. Jeszcze bardziej. Dobra, zaczynamy. Ten wrzesień zaczął się dla nas wyjątkowo, bo mieliśmy bardzo wyjątkową premierę, mianowicie antologię Wiedźm. Może trochę o tym, jak to się w ogóle stało. To ty, bo ty to wszystko, to jest projekt Magda. Projekt Madziku. To ja jestem za to odpowiedzialna i teraz już rozumiecie, dlaczego wyszło, jak wyszło. Otóż pokazuję w bardzo profesjonalnym wydaniu Wiedźmy, nie wiem co widać, może Ula widać. Potem wstawi okładkę. Projekt Wiedźmy, czyli antologia, jest wydawany tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej. Macie e-booka, macie audiobooka. Na większości streamingów już jest, oprócz tego można kupić własną wersję, jeśli ktoś w ten sposób preferuje. Natomiast wielką ciekawostką, dla mnie nawet chyba to było bardzo zaskakujące, jest to, że kiedy ogłosiliśmy konkurs na opowiadanie do antologii Wiedźmy, to na ten konkurs do terminu oznaczonego w ogłoszeniu spłynęło 534 opowiadania. 534, powtarzam. Z czego do antologii zakwalifikowaliśmy 16 debiutanckich. 16 z 534. Teraz niektórzy pewnie mogą to sobie na wykresie kołowym jakoś kolorami zaznaczyć, ja kompletnie nie. Ale rozumiem, że było bardzo dużo chętnych i wybraliśmy z tego absolutne creme de la creme i wisienki na torcie. Także bardzo zachęcam. To było bardzo dużo czytania i myśmy te wszystkie opowiadania przeczytali. Wszystkie. Co do jednego. Więc to było bardzo dużo opowiadań. Ja pamiętam to. Do tej pory jeszcze czasami mi się śniło. Śnicie się po nocach, tak? To odhaczanie tam. Zostało ci 278. To były czasy. Tak, ale to taka wyjątkowa, fajna premiera. Mamy nadzieję, że posłuchacie. Słuchajcie w serwisach po prostu. Audiobook jest wyjątkowo atrakcyjny i mówię to ja nie słucham audiobooków, bo kompletnie nie pamiętam tego, co usłyszałam. Ja muszę przeczytać i wtedy zapamiętam prawdopodobnie na zawsze. Natomiast jeśli usłyszę, mogę skończyć czytać, słuchać audiobooka i otworzyć książkę i zacząć czytać, bo nadal nie wiem, kto zabił. 10 minut temu skończyłam słuchać, nie wiem, kto zabił. Także nie słucham audiobooków, a to jest majstersztyk. Jest. Bo każdy, znaczy może nie każdy, ale audiobooki są czytane przez różnych lektorów. Także... I udźwiękowione. Tak. Jest muzyczka i tak. Efekty specjalne. Tak. I to jest tak, to jest super. Naprawdę polecam tego audiobooka. To jest coś niesamowitego.
Polecamy tego kitku. Polecam. Tak. Druga nasza premiera to, czy to... No tam dawaj z kubkiem, bo kitsune tutaj mieliśmy. Właściwie to jako zapowiedzi to 8 września, jest 15, ale 8 września mieliśmy Cień Kitsune. To jest taka nasza świeżynka, więc jako już zapowiedzi to już możemy Wam pokazać. Okładka jest przepiękna. Bardzo mi się podoba. Jest w środku też mapka. Ale odpowiednio stylizowana. Odpowiednio. Na bardzo. 5-latka. Znajdziecie tutaj mitologię japońską, znajdziecie tutaj bardzo dużo akcji, bardzo dużo zwrotów akcji, bardzo fajny worldbuilding. Nie wiem, co powiedzieć jeszcze, bo kocham tę książkę, ale nie jestem w ogóle wiarygodna, więc nie mogę Was do tego przekonać i do mojej miłości do niej. Natomiast to jest taki young adult, new adult. Dla mnie to jest tak naprawdę pierwsza książka z tego gatunku wydana w naszym wydawnictwie, więc to jest bardzo wyjątkowa książka, ale wiem, że dorośli i tacy czytelnicy już wytrawni w fantastyce również tutaj znajdą bardzo dużo fajnych smaczków i bardzo dużo akcji. No przede wszystkim bardzo ciekawie korzysta z mitologii. Tak. Także jeśli ktoś niekoniecznie jest new adult, ale interesuje się mitologią, zwłaszcza japońską, to tutaj rzeczywiście to jest uczta dla wyobraźni, już abstrahując zupełnie od tego, w jakim wieku są bohaterowie i jakie przeżywają przygody. Mhm, to prawda. Także ja się zakochałam po pierwszym rozdziale, bo wiem, że kiedyś dawno, dawno temu przeczytałam taki tylko pierwszy rozdział, później byłam troszkę zawiedziona, ale że ta bohaterka nie pojawia się dalej, ale to mimo wszystko... Ale się okazało. Tak, ale po skończeniu tej książki... A, bo ty mówisz o pierwszym. Rozumiem. Pierwszym. To może troszkę serduszko... No i sek jest właśnie, to jest wypukłe i to jest niesamowite, bo nie możecie tego teraz poczuć, ale totalnie idźcie sobie do księgarni, po prostu dotknijcie tej książki. Piękna jest. Jesteś wspaniałego. Piękna jest. Będziemy ją wielbić jeszcze długo, długo, więc czytajcie, bo drugi i trzeci tom mamy w planie w przyszłym roku. I też damy tam głowę z fryzurą. Dalej mamy dzisiejszą premierę, więc znowu zapowiedzi na dzisiaj. Zapowiedź na dzisiaj, uwaga, pokazuję, objaśniam. Oto druga część przygód Zawiszy Czarnego. Pióra Jacka Komudy. Czego możecie się spodziewać? Jeśli czytaliście część pierwszą, no to mniej więcej już wiecie, jaki jest nastrój tej opowieści. Zapewniam, że opisów rzędów końskich, uzbrojenia, ubioru i obyczajów będzie tu jeszcze więcej niż w pierwszej części. Ale jak się przez to przebrnie, albo po prostu się wie, o czym autor pisze. No albo bo, jak się lubi koniki. Albo jak się lubi koniki, koników też jest dużo. Generalnie pod uzbrojeniem, rzędami końskimi, odzieniem i ucztami jest szalenie prawdziwa, gorzka opowieść o ludziach, którzy bardzo chcą czynić dobro, bo wierzą, że to, co robią, jest dobre i jest słuszne, a w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że tak naprawdę zostali z niczym. Nie spoilerując wam już nic więcej, powiem, że to jest bardzo dojrzała opowieść dla dorosłych, którzy rozumieją, że świat nie jest czarno-biały. I bardzo polecam. Tak, ja też. Ja lubię koniki. I nasza gwiazda. Pewnie nie zauważyliście za nami, że już też mamy, ale niestety na razie tylko w wersji broszurowej. Może nie niestety, bo ta wersja też jest przepiękna. Powiedzmy o niespodziance, koniecznie. Niespodzianką jest to, ta przepiękna wyklejka i znajdziecie tutaj, to są od maszyny do pisania takie znaczki, przyciski, dokładnie, znaczki, przyciski, denko z dziurkami. I możecie znaleźć tutaj taką wykreślankę z tytułem i z autorką, więc powodzenia, bawcie się dobrze. Ja do tej pory nie znalazłam, ale podobno jest. Na pierwszej i na drugiej. Książka jest wspaniała. To jest też kolejna taka zupełnie inna książka niż my zwykle wydajemy, ponieważ to nie jest fantastyka. To literatura piękna, po prostu. Tak. I co? I ja na przykład uważam, że każdy, kto w jakikolwiek
jakikolwiek sposób jest związany z branżą wydawniczą, w jakikolwiek sposób promuje branżę wydawniczą, książki, komiksy, cokolwiek, powinien tę książkę przeczytać. Powinien, po bo prostu. To jest totalnie niefantastyczna książka o wydawaniu książek i na tym właśnie polega cały twist. Tak. Ja jestem zachwycona, absolutnie zachwycona. Myślę, że ta książka będzie bardzo długo gdzieś tam w naszych serduszkach grała, także bardzo polecam. Jak będziemy mieć już tę drugą wersję, to pewnie szukajcie zdjęć na naszych innych kanałach, czyli na Instagramie i fejsie, bo tutaj chyba, że w przyszłym miesiącu będziemy tutaj zostawić. Ale nie. Nie, zrobimy podsumowanie, zrobimy zapowiedzi z października i wtedy oczywiście powiemy też, że wydaliśmy jeszcze we wrześniu. No. Jak zrobimy zapowiedzi. Nie możemy tak wszystkiego robić od A do Z, bo się wściekniemy. Jak zrobimy zapowiedzi października, a będzie już wtedy listopad, to będzie. Nie żartuję. Zapowiedzi października zrobimy pod koniec września, naprawdę. Zrobimy. Nie, musimy, bo w październiku mamy za dużo roboty, żeby jeszcze się zajmować robieniem. Dokładnie, a musimy zapowiedzieć jeszcze targi książki. I targi książki właśnie. Mm-hmm. To już teraz. Ale to będzie w zapowiedziach października. Kolejna gwiazda, którą kocham. Chciałam powiedzieć, że my w tym miesiącu mamy same najlepsze książki. I w przyszłym też. Wydajemy same najlepsze książki. Bo kolejną książką, co jest zabawne, znaczy, zabawne. Dawaj, trzymaj, to jest moje. Ty się będziesz Lekrelanem bawić. Ja też kocham, tylko to jest zabawne, ponieważ Prufa przyszedł nie w rozmiarze książki, którą wydajemy. Wydajemy, tak. Ona będzie większa. Jest nieco mniejszy, ale pasuje. Jak bierzemy Zawiszę, to widzicie, jaka będzie piękna ta książka. Oprócz tego, że prawdziwa książka będzie większa niż to, będzie miała tłoczenia, będzie miała błyszczącą folię i niektóre rzeczy będą wypukłe, ale poza tym to zupełnie będzie tak samo. Zupełnie tak samo. Tak samo. Ale w formacie kitsune. I okładkę też będzie mieć inną, ale poza tym to zupełnie tak, wszystko sama, tak samo. Taka sama, tylko trochę inna. Tak. Wszystko będzie inne, ale tak samo. Otóż. Co mogę powiedzieć o tej książce? Niesamowite w niej jest to, tak. Myślisz, że mogę zrobić tą prywatę i opowiedzieć o tej historii z nocy? Myślę, uwaga, tak. Będzie historia z nocy. Historia z nocy jest taka, że kiedy dostałam ten tekst po redakcji w Wordzie, czytałam sobie go spokojnie na czytniku i mniej więcej koło drugiej w nocy już czytnik spadł mi na twarz, bo usnęłam, więc uznałam, że trzeba za tym iść i wyłączyłam lampkę, odłożyłam czytnik i chciałam iść spać. I słuchajcie, minęło kilkanaście minut i przyśniła mi się akcja, na której skończyłam czytać tę książkę, więc się obudziłam i rada nie rada musiałam włączyć lampkę, wziąć czytnik i doczytać książkę i dopiero wtedy mogłam pójść spać. Byłam tego dnia bardzo niewyspana, co Ula na pewno potwierdzi, zero kontaktu, ale totalnie było warto. Ta historia jest świetna. Najlepsze w niej jest to, że to jest historia, w której tak naprawdę nie ma dobrego bohatera. Tu w ogóle nie ma dobrych i złych. Tu wszyscy są w jakiś sposób źli, tylko niektórzy bardziej, a niektórzy mniej. I zaczynacie to czytać, zastanawiacie się, w jakim świecie w ogóle jesteście. I w pewnym momencie przyłapujecie się na tym, że z całych sił kibicujecie jakiemuś złoczyńcy. I w ogóle nie czuć, że to jest złoczyńca, no bo gdyby go rozłożyć, tego naszego głównego bohatera, na części pierwsze, no to tam tak naprawdę tam nie ma czemu kibicować. Jakby wszystko, co go spotkało w dorosłym życiu, jest absolutnie zasłużone, tak? Jakby zapracował sobie na to bardzo usilnie, a jednak tak bardzo chcemy, żeby mu się udało uciec, żeby mu się udało uratować. Żeby przeżył i żeby szedł dalej. Także to jest coś, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ta historia wsysa i zostawia człowieka z takim poczuciem, że to była wspaniała przygoda, a teraz czas iść wziąć prysznic i to z siebie zmyć. Bardzo polecam, Magda M. Ja nic już nie dodam, bo powiedziałaś wszystko, ale to prawda. Książka jest wspaniała, no i Anthony Ryan jest rewelacyjnym pisarzem. Tak, ja się bardzo cieszę. Umie w trzech zdaniach zawrzeć coś, co ktoś inny zawarłby na dwóch stronach. Tak, ja się bardzo cieszę, że Anthony Ryan, teraz już możemy mówić o nim, że to jest nasz autor, więc będziemy mieć więcej Ryana w Ryanie. Mam nadzieję, że wszystko. Zobaczymy. I ostatnia nasza premiera, która będzie miała. Ja sobie ściągnę tylko.
29 września, czyli nareszcie się łapie. Nareszcie mamy rzeczywiście dwie zapowiedzi. Chociaż nie, bo Yellow Face to też zapowiedź na 27 września. Mamy ją zupełnie. Brian McLellan w cieniu błyskawic. I tutaj mamy w ogóle dwa próbki, bo wiecie, nasza praca jest naprawdę na maksa ciężka, bo my mierzymy się z takimi wyborami. Poczekaj, ja przytrzymam. Dokładnie. Prezentuję, uwaga, pokazuję i objaśniam. Którą buzię wybrać? Którą buzię wybrać? Czy taką buzię, czy taką buzię? My tutaj naprawdę godzinami ślęczymy nad takimi próbami i wybieramy tę buzię. A zdarza nam się nawet wyciągnąć lupę. Dokładnie. Bo wiek już taki, że nie, oczy nie te. Briana McLellana nie musimy Wam przedstawiać, bo to autor i pisarz dobrze Wam znany, chociażby przede wszystkim z trylogii Magów Prochowych. Absolutnie fantastyczny, właśnie znowu worldbuilding. To nie ma nic wspólnego z Magami Prochowymi, ponieważ tutaj Brian McLellan tworzy zupełnie nowy świat, zupełnie nowy system magiczny, zupełnie nowych bohaterów. I też bohaterów nieoczywistych. Też takich troszeczkę przekręconych i też wodzi czytelnika za nos. Także fajnie jest wrócić do Briana McLellana. Ja się bardzo cieszę, że on napisał nowy cykl po Magach Prochowych i ten nowy cykl jest równie albo nawet jeszcze lepszy. No moim zdaniem zdecydowanie lepszy, ale... No ja nie chciałam mówić, bo mi nie uwierzą, bo ja ciągle mówię super, to jest fajne, tamto jest fajne, a to kocham, a tamto kocham. Więc jak ja mówię, że coś jest super fajne i kocham, to już pewnie nikt mi nie wierzy. Ale ja się odbiłam od trylogii Magów Prochowych. Tak, ja się od tego odbiłam, to wciągnęłam dziurką od nosa i po prostu... Znakomity kryminał, słuchajcie, naprawdę. Czyli tak, no to 29 września. Nowy Brian McLellan, nowa trylogia, pierwszy tom w Cieniu Błyskawic, to będzie trylogia Magów Szkła, tym razem. Także tutaj będzie bardzo dużo szkła i bardzo dużo nomenklatury. Wszystko to trylogia magów, tylko tak. Magowie się zmieniają. No i magia się zmienia, bo tutaj będzie dużo o szkle. Znaczy dużo. Jakby to nie brzmiało dokładnie tak i jak zaczniecie czytać, zrozumiecie, to naprawdę ma sens. Długo siedzieliśmy przy tym tłumaczeniu i nie my wymyślaliśmy. O Boże, tak, tłumacz, przecież to była orka na ogorze. Tak, bo to było bardzo trudne. Ten worldbuilding u Briana McLellana jest bardzo skomplikowany i trudny. I on buduje cały świat na semantyce i na słowach, tak. Więc ta magia się opiera na przedmiotach, które... są związane ze szkłem, albo nie są w nieoczywisty sposób, nie wiem, to skąd. Ja podejrzewam, w sumie można by było kiedyś zrobić w ogóle jakiś wywiad z tłumaczką, która to tłumaczyła, bo myślę, że kobiecie przybyło siwy włos. Myślę, że tak. Po tej przygodzie, ale naprawdę. Tłumaczenie jest świetne, także tutaj gratulujemy pani Edycie. Tak. No dobrze. Boże, udało się. Mamy zapowiedzi września i okaże się teraz, że się nie nagrywało. Że się nie nagrywało. Ale nie, mam nadzieję, że się nagrywało. Nagramy jeszcze raz, już nie będzie tego flow, ale nie. Tam raz. Będzie dobrze. Więc co, kochani, zapowiedzi września znajdziecie również w serwisach, w audiobooku. Wiedźmy przede wszystkim audiobook, polecamy, bo jest fantastyczny. Zawisza już jest, Yellow Face dopiero będzie, Cienki Tsuny już jest. To dopiero będzie, ale też szukamy. Czekajcie w dobrych serwisach później audiobooków, ponieważ też również będą. I co, widzimy się wspaniałe. Za dwa tygodnie na zapowiedziach października. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie jakiś komentarz, łapkę albo cokolwiek, znak, że chcecie tutaj wracać i chcecie na nas. Że się cieszycie, że wróciłyśmy. Będziemy tu wracać w dwupakach, w trójpakach, a czasami nawet w większych ilościach paków. W większych pakach. Więc co? Czasami gościa jakiegoś zaprosimy. O, właśnie. No dobrze, to... Ale to wiecie, musicie jakby dać znać, że jesteście zainteresowani, bo my tego nie będziemy robić dla własnej satysfakcji, tak po prostu, żeby to sobie zrobić. My naprawdę mamy co robić poza tym. Bez przesady. No dobra, to co? Cześć! Cześć!